Jak są ryby, to ludzie łowią. Jedzie. Stój, wolny. O Jezu. Róbmy tak dalej. Tak. Dobra, połóż go. No kurczę, fajny pomysł, że są te dziurki, nie? Dobra, mamy zdjęcie. Krukuć podjadek, gdzie nie, gdzie pod ochroną. Słyszałem te twoje wczorajsze kłamstwa na mój temat. Patrzcie. Ja. Tym sposobem trzy karpie w siatce, jak... Popatrzcie na kija. No, jest byk. Akcja. Ja sobie założę na pieczeń podajnik, żeby cokolwiek złożyć, a oni się tam bawią. Ryby, witajcie w ten piękny, słoneczny dzień. No już dochodzi godzina, jest po 17, prawie 18, na 18 dojadę. Łowisko Wysepka, jedziemy stałym składem polsatowym, bo dzisiaj, od jutra, przez cały weekend, 3 dni, będziemy nagrywać kolejne części. Jedziemy na ryby dla Polsatu, więc zrobię też z tego relację. Tym razem poświęcę się rybom bardziej dla was, tutaj na tą kamerę zaznaczam, bo wcześniej to zaniedbałem i te relacje takie były niemrawe, bo cały ten najlepszy taki content pójdzie do telewizji. Myślę, że będziecie mieli co naprawdę oglądać na grubo w jesiennej ramówce, no ale też chcę, żeby z tej mojej relacji co nieco było, więc to zobaczycie. Jest ten skład, co był zwykle, jak nagrywaliśmy te odcinki, więc będę ja, Romek, Jurek, Jacek, i Marcin. No, auto załadowane, mam dla was kilka niespodzianek, nowości rynkowe, sprzętowe, takie, które nadal jeszcze nie są w sklepie. Ostatnio już taki fotel pokazałem, dzisiaj wam pokażę stoliki i dużo innych rzeczy, ciekawostek. Nie będę wszystkiego zdradzał, bo musicie mieć frajdę z tego oglądania. 3 dni siedzimy nad wodą, więc przygotujcie sobie, myślę, sok z gumi jagód. Tutaj pytacie, co to jest ten sok z gumi jagód. Pozostawiam wolność interpretacji. Chipsy sobie przygotujcie. No i co, dajcie pauzę. 3 sekundy, 2 przebitki z trasy. Jedziemy! I po reklamie. Ale ładne niebo. Jestem. Są jacyś wędkarze na tym brzegu. No my jedziemy tak jak ostatnio, byliśmy tam na malówce, tam od strony wiaty. Za 300 metrów skręć w lewo. Tu też ktoś widzę siedzi. Jest obstawione, no są wakacje, ludzie łowią ryby, nie ma co. Wjeżdżam. Na razie tutaj z tej strony wjadę. I tak będziemy spać pewnie w przyczepie. O. Jest Romuś, jest Aruś już, Martin z przyczepą, jest dobrze. Co tam mruczysz? Mówię, że zawsze jesteś kurde z poślizgiem. Wiem. Ale nie ostatni. Jeszcze nie ostatni, na szczęście. Siema. W końcu, siema. Kurde. A jeszcze Marcinka nie poklepałem mojego. Oj. Diabełka. Siema. Cześć. Jak tam? Gotowy? Marta. Oczywiście. Na ciężki weekend z obozem łowca? Się będzie działo, nie? Będzie. Ale kulturka jak zwykle, nie? No u nas tylko kulturka. O, już widzę, że coś tutaj rozstawiliście. Witanie. Musi być. Jak ryba? Powiem ci, na starcie było w ciągu 15 3, ale teraz cisza. Będzie Arek coś? Będzie. Tak? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Tego się trzymajmy. Cześć. Kurde, ty za halu, co się wydaje, czy co? Żeś kurde niezłe haszcze wjechał. No nie, no to co tak chciałem, wiesz, jak najwięcej miejsca nam zostawić, co nie? Oko. Stoi to. Trzeba się poświęcić, no ryby trzeba wypracować. Dokładnie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dajemy czadu. Rozkładamy jak zwykle przyczepę. Może w sumie mnie nie musicie widzieć teraz. O, tutaj maksymalnie jeszcze ją przesunęliśmy w lewo. Przecionek już założony. Marcin montuje rurki. I tu będzie przedsionek, także przejście będzie tylko tamtędy. Jurek, tam! Tam za tym luciem jest drugi wjazd, no. Bo tutaj Jacek będzie ponton znosił, nie? No, on już Jacek wjeżdża. No bo Jacek mi tutaj kabel. Nie. Jacek tu, a ty tam za luciem. Ja mam tam jechać tam na około, tak. No. Dwie nowości, bo ten stolik widzieliście, od tego zacznę, to jest... Wszystkie są elektrostatyka,
To już mamy jakieś pół roku, bardzo jesteśmy z nich zadowoleni. Fakt faktem, jeden minus jest tego, że to jest po prostu, on pięknie wygląda, tylko jak jest czysty, trzeba go czyścić, bo jest czarny kolor i to jest taki połyskliwy, więc nawet widzicie, teraz nawiało trochę kurzu i już to widać wszystko na nim. A to są nowości, chyba jeszcze nie ma ich też w sprzedaży. Może jak już zobaczycie ten film, bo on będzie prawdopodobnie po 3 tygodniach od nagrania albo po miesiącu, może już będą. Dwa rodzaje. Blad jest całkowicie płaski, bo tutaj widzicie, było takie zagłębienie i jakieś, nie wiem, właśnie klucze, zawsze trzymaliśmy tutaj telefony chyba, chociaż to możliwe, że było z przeznaczeniem na robaki, ciężko mi powiedzieć. Ten urzekł moje serce. W ogóle to jest dedykowany do Cuzo, bo jest dziurkowany, zobaczcie. I teraz tak jak my właśnie jeździmy, albo jakiś napój, kola, czy tam, nie wiem, czasami deszcz pada, czy coś się wysypie, jakaś zanęta. No kurczę, fajny pomysł, że są te dziurki, nie? I to jest to samo, tylko bez dziurek, ale zwróćcie uwagę, że tutaj są takie boczne dziurki jakby, nie? Nie wiem, nie wypowiadam się, przetestujemy. Ten system nożny jest, to jest ta sama rama, bo sprawdziliśmy dokładnie w tych trzech nogach, chociaż te są chyba bardziej ciemniejsze, jak widać. Ale identico, to się już sprawdziło, regulowane, można to dać wyżej. Nam taka wysokość odpowiada. No i coś więcej wam powiem, jak przetestujemy po nocce, nie? Każdy sprzęt, jak właśnie biorę czy próbuję, nocka weryfikuje jak tarara, nie? Wszystko wychodzi. Plusy, minusy, czy się ugnie, czy się ktoś oprze, czy coś się stanie. Już z doświadczenia to wiem, więc przetestuję, jeszcze się wypowiem. Mamy 2 dni, także każdy z chłopaków też w sumie będzie z tego korzystał. Sami zobaczycie, nie? Na żywej materii. Na razie wam pokazuję, że tak to wygląda, takie jest przeznaczenie. A jak będzie służyć, to myślę, że w podsumowaniu się widzimy. Tak wygląda nasza wiata. Tych boków nie zakładamy, bo jest fajne przejście. Zobaczcie. Tutaj bez problemu jest zejście do wody. Ostatnio Mariusz tutaj siedział. Mamy lepiej jak na majóweczce, bo mamy już tak. Namiocik, nie? A tego brakowało, nie? A tu idzie rozstawić i to fajnie wyszło nawet. Zaraz tu grillka odpalimy. No, coś pasuje zjeść jednak. Petarda będzie, jeżeli chodzi o jedzenie, to będzie hot. Rozkładacie wędy. Tutaj chłopaki się rozkładają. I tam ponton też będziemy zrzucać, ale to później. Co to? Gronka do fondi. A, zdradził Romek, że fondi będzie dzisiaj. Zobaczyć, na auto załadowane. Naprawdę dzisiaj na grubasie będzie. Takie rzeczy wam pokażemy. A to są sieradzkie warzywa i owoce. Tak, prosto z targu. Dzisiaj rano jechałem tutaj. Jechałem na targ. Tu jest z tej strony, reszta jest z tej. Naprawdę kupiłem bananki, nie bananki. Ziemniaczki i mam w końcu te pomidorki dobre, co się u nas zawsze zaczynają. Będzie ogień, także kulinarnie szalejemy. Co to jest? Skrzydła aniołka. Nie, ale co to serio są? Co to jest? No skrzydła aniołka, dopadłem takiego. Aniołka? No jak? Czy anielice? A! Co się będzie? Nie, ale tak serio, to skąd to jest? Z czego to jest? Nie wiem, brat mi dał. Z gęsi najprawdopodobniej. Z gęsi? Chyba tak. 20 lat temu to był produkt bardzo poszukiwany na spławiki. No. Zobaczcie, ale to później zobaczycie, będziemy na to łowić. Tak, czyli będzie. Rąbka tajemnicy uszczkniemy. Ale będzie grubo, nie? Marcinek ogarnął. Wspaniale, to później będzie? Jedno wyrko. Aha, jeszcze, jeszcze to. Drugie. To jest mój Jasiu. Teraz twojego Jasia. I moja kołderka. Ty po lewej, jak standardowo. Gdzie tak? Sobie życzysz? Ja się dostosuję. No ja cię położę tam, gdzie zawsze śpisz, w tej przyczepie. Czyli tutaj, jakby ktoś nie wiedział. Kuncwa tu siedzi, pokażę wam obozowisko już rozstawione. Tutaj w ogóle też takie smaczki są fajne, że tutaj jest pyk. Od razu dojście za przyczepą do bagażnika. Tutaj zostały garnki na jutro do fondi. Zobaczycie, co to jest fondi, jak ktoś nie wie. Toster. I tak zwany raclet, francuski też ser, w Polsce bardzo modne to było w latach 90. Mam, zrobimy, nie bójcie się. Tam stoi Jurek, Jurek stwierdził, że ma nas w dupie i będzie spał u siebie w Dominatorze, tak? Żeby się w końcu wyspać. No, to w domu nie możesz się wyspać. W domu mogę, z tobą nie mogę. Tu siedzi Jurek i bęben. Tu siedzi drugi bęben. Tu już jest rozstawiona moja czarna strzała, jeszcze tego. Znaczy, jak ktoś mnie śledzi na koncie prywatnym tam na Facebooku, no to widzieliście, że plumkam. Na TikToku wrzucę wam. Jak ktoś... Marcin, branie. Fajnie, że coś się zaczyna. Prąd nam Arek podpiął tutaj. Bardzo długi kabel jest, z kilku łączonych, ale działa. Kolumny tu Marcina jeszcze są przygotowane, także jak rozłożymy, to później zobaczycie pewnie. Zaraz grilla rozpalamy. I czekamy...
końcu na rybę. W co się ubierzesz? Ja się dziś w panterkę ubiorę. O kurde, Marcin, ty! Nie boisz się? W panterce, to wy się powinniście bać. Takiego drapieżnego Marcina? Słońce zachodzi, no jest przepięknie. Palma, zobaczcie, też stoi. Jeszcze dzisiaj nie robiłem luka na palmę. Jutro sprawdzimy, jak ona wygląda. No a tam Romek się z Jackiem rozbija wędkarsko. Póki jeszcze ciemno się nie zrobiło. O, no musiał wziąć to. Całe kombajnisko. Ach, kombajnisko, ale mam wszystko pod ręką, kurde, siadam jak, kurde, jak lord, nie? Masz jakieś nowości do pokazania, coś fajnego, Romuś? Nie, no co mam, no pelet, co to baglery. Za pelet? Co? To co to taki biały pelet? To jest do strzelania, 8 mm. Na pelet waglera. To w ogóle nie pachnie. No to jest rybny, nie? To nie jest żaden zapachowy, tylko zwykły. Aha, no teraz poczułem, no. Zwykły rybny, nie? Musi rybą pachnieć. Sobie strzelasz? Tak, sobie strzelam z procki. Albo na Seeking Bomb, albo na pelet Wagler, albo na bombkę, nie? Mhm. No. No co, a że idziemy do grilla, to założyłem sobie sygnałki, żebym słyszał, co się dzieje. Okej, Jaca tutaj też na grubo, zobaczcie. A jak? Jak zwykle. Trzeba przerzucić za 2-3 razy. Podnęcić. No, żeby coś się działo. A ponton co, dzisiaj czy jutro? Jutro. Tak? Jutro, jutro nie? Jutro, pewnie nie będziemy. Nagramy to. No. To będzie śmieszne. No. Będziemy się kłócić, kto pompuje. A co to masz? Seeking Bomb. To jest Seeking Bomb. Proszę, to już piłem na rynku. To jest taki wynalazek, widzisz, taka pipetka. No. Naciągasz sobie wody i ustawiasz sobie jak szybko. Aha, to teraz na takie się łowi, tak? Muszę ze Stachem film nagrać w końcu, bo już chwilę nie było. No, bo mam też te tradycyjne, no. Nie? O, te kuleczki. No właśnie, ja się ze Stachem, bardziej. Ostatnio jak nagrywałem dla was Sneaking Bomb, to właśnie o na tych kulkach to było. No to jest takie mniej, widzisz, mniej widoczne mhm. I sobie też fajnie regulujesz samą. A to polski też produkt? To normalnie pipetka na Allegro kupujesz, tam 5 zł kosztuje, tak się nazywa pipetka, nie? To mi Mirek z Niemiec, Bartczek, jak gdzieś go widziałem, to mi taki pomysł. On to gdzieś tam wynalazł i spiewałem, sprawdza się fajne. A tu coś tutaj ponakładał? No to jest ala skrętka, żeby odchylała, widzisz, przepon. I to jest po prostu 2 stoperki, rurka silikonowa i quick change. Cała filozofia. No i tutaj i ten przypon to krętlik. Jaki ty masz? Na plecionce? Nie, to mam, wiesz co, przypon mam... A, tu jeszcze pleciona? Nie, nie, nie. Bo to jest przypon taki, nie? Powiedzmy mamy 20 cm, nie mamy większych przyponów, nie? No bo powiedzmy zapomnieliśmy portfela. To sobie dowiązujemy ze zwykłej żyłki, takie tylko łączniki, nie? Ile chcemy, nie? Tu mam akurat 2 po 20, czyli razem mamy 60 cm, nie? Przypon jest tylko tu i to jest tylko to, co nam jest potrzeba, a to jest jakby taka przedłużka, nie? Można tu zmienić system, że masz 2 stoperki tu, 2 stoperki tu bez tego, nie? I tak samo sobie przesuwasz. Aha. Po prostu przypon, nie? Ja sobie jutro muszę to przerobić, bo do pellet waglera on jest lepszy, bo szybciej się ten przypon można sobie wyregulować, nie? No. A to tak dzisiaj taka przejściówka. Oby tylko brały, nie? No mam nadzieję. Teraz to już będzie raczej spokój, ale jutro musimy zrobić ogień. Są, ja co są? To nie PZW. Wiem! Oj, tu będzie. Jezu, co. Damy radę. Zanęcimy. Kurde. Tu są piękne ryby. Są. Zadbane, zdrowe, mocne. Czysto. No, woda to jest mega. Nie jest przebłyszczona. Nie jest przebłyszczona. Można robić, wiesz, zdjęcia podwodne. Możemy spróbować twoją kamerą nam. O. O jest. Nie no, jest pięknie. Pierwsza ryba wyjazdu. Nagrana, zaznaczam. Bo odpaliłem w końcu kamerę. Po zachodzie słońca bardzo romantycznie jest. O! Jesiotr. O! Jesiotr? Mhm. No proszę, popatrzcie, z grubej rury od razu. Myślę, że miniaturę robimy. Towar się sprawdza. Uuu, to ładny. Tu nie ma ryby. Weź mój telefon, jak idziesz tu. Kurde, piękny. O. Jurek zrobił. No, gdzie? W podbieraku? Patrzcie. Tak. Ale jaja. O kurde. Panie, za silne, tu masz pan ryby.
To coś to za podbierak wziął Romek. No kurde, Preston! No to patrzcie, nie kupujcie czasem Prestona. Dobra. Patrzcie jakie dziadostwo, patrzcie. Wstyd. Kurde. Tak pół żartem po serio wam od razu ale mówię, łyknie. No nie? No. No i co teraz Romek? No co, no. Faktura pójdzie na Jacka i tyle, nie? Gdzie faktura? Jego jesiot. Dobra, dobra, połóż go. Piękna ryba, zobaczcie, zdjęcie zrobione. Dobra. Nie ma co męczyć. Do wody. Na Hause mein Führer. Wołaj dziadków. Ale pięknie poszedł. Ale kurde, jesiot, zobacz. To jesiot, ale zobacz, po jaki ostry dziób, dziób no. Marze. To on cały jest ostry taki, wiesz Romek? Nie kupujcie Prestony. Oj, Prestony, Prestony. Poprawcie się. Brawo. A, dobra, trzeba po nowy podbierak iść, bo no, chyba podbieraki będą iść, a nie jeden po drugim. Nie, to ty jaki delikatny jest. Są większe. Naprawdę? No dwa razy większe jak ten, myślę, że... No w tym roku chyba 11 kilo mniej więcej największy, także... Miał chyba... To lepiej wymienić ten podbierak, nie? Ty miałeś, nie? 11 nie miałem, ale koło dychy bym miał. No, to są dwa takie większe, także... No. Coś tam pływa w tej wodzie dalej, nie? No. A propos podbieraku, no to one tną podbieraki, bo to już jest chyba trzeci czy czwarty podbierak, co robi. Niech się Romek nie przejmuje, bo ja miałem taką samą sytuację. Ale to był chyba... To był syberyjski czy ten? Czy rosyjski? Nie, syberyjski to chyba. To był syberyjski, no. To syberyjski. A rosyjski jest taki cały, biały. Ale jest cały w kolcach. Rosyjski jest cały w kolcach. Ułowiłem już trochę jesiotrów, ale ten był taki ostry. Znaczy się miał w ogóle te łuski takie bardzo ostre. No ale strasznie zdrowy, nie? Tak. No żywotny mega. No i oczywiście... Na metodę. Metoda. I na jaki kolor? O taki. A, truskaweczka. No, truskawka. A, truskaweczka. No, to stanowisz. Strawberry. Super przynętne. No. Polecam. I niby jesiot niby powinien brać na śmierdziucha. Śmierdziuchy, nie? No, patrz, truskawka. No. Dlatego właśnie tutaj dałem, wiesz, śmierdziucha na tą mocniejszą, a tutaj, kurde, na truskawkę. Romek złowił. Jacek złowił, Marcin złowił, nie, Romek złowił? Złowił. Nie, Romek jeszcze chyba nie. Romek jeszcze nie? No to nas trzech zostało jeszcze. No i jeszcze niestety, zanim byście przyjechali. Było nas trzech. Może to zagramy. Każdy z nami inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. Za kilka lat, mieć u stóp cały świat, wszystkiego w ruchu. No nie da się odejść od wędek. Pojechało z roli. Siedzi? No. Patrzcie, druga ryba. W przeciągu 10 minut. Ja wiem, czy 10. Po zarzuceniu. A to jest ta sama wędka? Tak. Czyli dobrze reagują na przerzucanie. Zobaczcie. Najlepsze, że to nie są jakieś małe płotki. Krąpie, tylko to będzie karp, może koi, moje marzenie, żeby się udało podczas tego weekendu złowić. No, fajnie by było. Wiem, jesiot. Że tu są. Zaczęliśmy z dużego C. No. Jesiot, kurde, masakra. Zresztą tą wędką musiałbyś sobie poholować. Bo ta jest ciężka jak fix, a tak? Ta jest tylko że ta jest do 90 gram, nie? Wyrzut to. Patrz, jakie fajne przejście mamy tutaj. Romek właśnie idzie tam. Grillek w tle. Ja nie rozłożyłem dalej tego podbieraka. Ja będę cerował ten podbierak tego, Romka. Kurde, weź! Romek, dawaj! Wow. Dawaj, parek jedzie. Śnij! Wolny! O Jezu, wolny! Ale dobrze złapał. Patrzcie, tylko dublet wiem, będzie. Czekaj. Czy nie zabrał, ja idę wiesz? Z tobą. Ale akcja. O, mój poszedł. Tak? Co to u Jacka tak na tyle? No. Dwa naraz były. Na co ale ty, Jacek? To... Nie, dobra, to no. Ten jeden. Już będzie zara klasyczna podsiadeczka. Które Jacek ty? O te, te takie pomarańczowe. Te pomarańczowe? No. Dobrze, dobrze. Ja pierdzielę i będzie mi wybierał. Bo mi
bije. No, a muruje. Też jest siot? Nie wiem, ale ciężki. Ja stawiam na karpio. Teraz poczekaj, później, ja odhaczę i będziesz wolny. Tak? Co to było? Nie wiem. To się podbiera. Nie ale wiem. Jaja. Jak zwykle. To... Słuchajcie, tak wygląda... Karp? Karp, no. Tak wygląda woda, która jest zarybiona nie tylko na papierze, ale i w rzeczywistości. Co to jest? Łowimy w ten sam sposób, jak wszędzie. To jest dziurawe, no ale dobra. Dobra, to przejdzie. Co tam? Jest. O kurczę. Ja to lubię. Kurde. O, panie. Dobra. Jasny gwint, czekaj. Dobra. No. Haczyk, nie wiem, kurwa, 16. Zobaczcie. Dobra, mamy zdjęcie. Mamy komara. Dobra. I do wody. Szybko. Nie, mam. Nie, mamy. I zemścił się. Na chłodę. Uwaga, bo tutaj... Zemsta pełnołuska. Kurde. W międzyczasie karkuwa wjechała. Gięta, dosłownie. Gięta. W takich okolicznościach przyrody to będzie coś pysznego. Delikatnie podpinam do prądu. Zobaczcie, dzisiaj robimy mały test. Podpinam ci troszkę. Tak minimum robimy, żeby było. Tu gitara już czeka w gotowości z piecem basowym. Marcin się podepnie. No i co, pasuje coś zagrać. No, musimy coś spróbować, żeby wyszło co ma wyjść. Kable. Grajki mają oprócz przyponów, oprócz zanęt, takie tematy walizkowe. Troszkę grubsze kable, nie nawet. Tak, troszkę grubsze niż plecionki, ale zaowocują. To już jest jedno. Romek tutaj przygotowuje pichci. Idę nagrać, jeszcze zaraz przyjdę, tylko nagram, bo u Jacy branie oczywiście. Kolejne. Siedzi? No tak. Na tą samą wędkę, zobaczcie. Wyjścia nie ma. Coś będzie. Musi. Co nie, coś potrafisz. No. Jak ryba jest w wodzie, to i złowię. Nie trzeba 1,5 tony zanęty, nie? Myślę, że Arka powinno zatrudnić w związku jako ichtiologa, który operaty będzie pisał, tak, ile trzeba zarybić na dany hektar i czego. No. Proponuję czerpać wzorce od najlepszych. No nie. No trudno. Puściło, trudno. Zara będzie następna. No otóż to. Patrzcie, kto do nas przyszedł. Kolega, który dzisiaj już w sumie w tym roku drugi raz na filmie jest. Za chwilę nie było pana Turkucia. Turkuć podjadek. Gdzie nie, gdzie pod ochroną, ale na terenach prywatnych nie. Malutki taki. O. Modziak. Na suma. Świetna przynęta. Ty masz łaskotki? Ja się nie boję. O, daj łapę. Cześć. No słuchajcie, tak tam mija wieczór, pięknie przyozdobiony, jutro to będzie na wiacie do koncertu, tylko zrobiliśmy test, czy to w ogóle świeci. Romek się obraził, bo kurde miał trzy brania, tylko nie nagrałem, bo specjalnie chciałem tak, że niby, że nie umiał łowić i obraził się i poszedł. Uciekaj. Na osiołku przez pustynię nadana. Jak najdalej. Odkryjcie cię bezcenny skarb. To jutro będzie na wiacie, będzie elektryka i... I bas. Będzie dalsza część. I bas! Ta. A faktycznie, tego mi brakowało właśnie. Tak? Tak. Uciekali. I jeszcze tego. Jingle bells, all the way. Romuś, nie obraża się, jutro nam nagramy, jak ty łowisz, także spokojnie, będzie grubo, światła będą, muzyka będzie,
Dzisiaj tylko próba, ale patrzcie jak na grubo przebiega ten piątek. Jeszcze trochę Marcina, ale... Proszę. Proszę państwa. Mamy rozdane raz. To puść! Bo to na pewno moja ryba. Ja jestem wędki nie podniosłem, kurde. Co mam puścić? Jest w końcu. I co? Nie wiem jeszcze. O! Jurek! Jurek, szybko chodź! No, dawaj nie, pało! Nie naraz. Chodź grubasie! To moja wpłynęła tak naprawdę. Wy już widzowie wiecie, ale Jurek jeszcze nie wie. To u mnie? No, szybko! Podbierak! Dawaj! O Jezu, urwałeś! Jacek, urwałeś. No gdzie? No urwałeś. No przecież ja już nie mam. Luźna... O kurde, ucięło. Co ty zrobił? No nic. Co, urwał? Urwał mi. No jak urwał? Jak luźna żyłka. Urwałeś? No. Po raz kolejny, widzowie. Chyba miałem się otrać. Ej, a ta nie. Jest klątwa jesiotrowa i tyle. Tyle wam powiem. O matko. No. Jakie masz żółkę? 0,22? 0,24 chyba. Dlatego kij, wiesz, jest kilo, taki. 6 kilo masz tutaj na tej żółce, Max. No. Więc dobrze wysprzęgnąć to. Patrz, kurde. Ale nie chlapną, nie? Nie. Jest głęboko. O kurde. Dobrze, że ten kij trochę amortyzuje. Dobra. O jest. Jest. Taki mały? Jacek. Jaki no mały? No wstyd. To wierzchem nawet pociągniesz. Nie tym kijem. Nie? No weź. Takie napięcie, nie? Kurde. A nie taki sztos. No nie taki mały, nie. Się wydaje. Nie, nie, nie. O, tutaj jest ta, podbierak. No okej. O. No. Wydaje się mały, ale waleczny. No. I do wody. No ale twojej ryby szkoda trochę, bo tam coś było. Nie, Jurek mi zadupczył. Ale nie, to coś małego będzie. No tak, tak jest ze 4 kilo. Dosyć być, chłopca. Nie wiem, jak to się... Ja pierdoczę. No. Ale Jurek, ryba cię obudziła dzisiaj, nie? No. Ale odjazd pięknie zrobiła. No tak, no teraz żeś mi... Ale to się jakoś ten? Moją. Jak to się ten blokuje? No nie blokuje się. A nie blokuje się? Nie. Musisz z drugiej strony mi to... XD! To ja się trzymam latarkę świecą na... Ja pierdzielę, co za parodia. Tu świeć. Co to jest? O kurde. Ten jest większy. Nie, co to jest? Karpik. Nie ma takiej ryby jak karpik. Karpik? Weź tam świeć. Królewski. Nie, dawaj, dawaj podbiło. Nie, takie Jacek trochę większy jak twój, nie? Nie. O, tu masz, rozłóż mi. Jest? Tu mam.
Nie podniesiesz go tu? A nie, taki sam. Dobra. O. No. A no, 3 kilo. No za 3 kilo. No, taki. Oj, cyk. I tutaj odpływa sobie. No. Dzień dobry, witajcie w nowym dniu. Jak zwykle Lucio wstaje, Jaca wstał, Marcin śpi, ale wiecie co wam powiem? Cyganie, wiem, że cyganie. Jest szósta, jeszcze siódmej nie ma. Chyba ich zachrapałem. Nie wiem czemu Jacek z nami nie spał. To chyba wynika z tego. O. Robek, kurde, poszedł pierwszy i patrzcie dalej. Jak robaczek. Ramciu. Juniu. Co tam? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak na Podkarpaciu? Słyszałem to twoje wczorajsze kłamstwo na mój temat. Które? Kalumnie po twarze. Ja się niby obraziłem. Tak? No. Czyli dementujesz. Nie słuchajcie tego, bo to są brednie. Dementujesz. Oczywiście. Bardzo dobrze. Bo nie mówiłem przecież nawet za bardzo. Dlaczego miałem się obrazić? I patrzcie, kurde, tu. Szok. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg karpia daje. Tak, zrobiłeś? A ja. A nie, no, granę to nie zaliczone. Ale świadek nie jest. Widzieli, temu oczy nie żal. Ale świadek jest. Nie powiem. Jaleś. Spady? Nie. A co ci się stało, że sam wstałeś? Nie wstałem sam, bo mnie Jacek łudził, że mi wędkę wciąga, bo całą żyłkę mi wyciągnęło. Tak? No. Trzeba było nawijać, żeby ściągnąć. Także witajcie, dzień dobry. Kto krzyczał z tej strony, że pies z tymi instrumentami, przestańcie. No bo kurde, ludzie, 12 w nocy, a oni odpalają kurde muzykę. Nie odpalają, tylko graliśmy. No to jest odpalanie muzyki, nie? Generalnie, ćwiczyliśmy, wiesz, osiołka. A my tu staramy się strefę ciszy zrobić, żeby te ryby tu do nas przyszły. A kto się starał, przepraszam? No ja się kurwa staram. Jacy my? Żeby coś połowić, oni nie. Muzyka, ram pam pam, param pam pam. No i troszkę musiałem ich wyciszyć, nie? Bo kochany Robek był. No. Zobaczymy, jakie będą efekty. Dzisiaj to zaprocentuje w rynku. Jak nie połowimy dzisiaj, to wiecie, czyja to jest wina. O. Także wiecie, nie? Już winnego mamy. Ale Gosia przyjedzie. Trzy razy. Ale to tylko pozdro dla kumatych. Patrzcie. Yeah. Cięcie nagrane. Jest chudy byk? Kurwa, w krzaki chyba wlasta, jak mówi ten. Bez przekleństw prosimy. Na siłę, nie, go, dobra. Trzymaj go na siłę. No, musisz na teraz na siłę. Tylko uwaga. To jest, było, wiesz, genialny rzut. A to mądra ryba wzięła. Dobra, jakiś balak. Tak? Tak mi się wydaje. To cięcie zobaczycie przy brzegu. Chowałeś tam to miejsce, nie? Nie. Ja trafię. Ja trafię. No. Co, nie coś potrafisz? Ty, ale powiem ci. Na pałę rzucił, ale tyle od trzech. No. Dobra. Ale duży hak. Pięknie. Proszę. O. Tak. Jest. Ja, to tak. Forfeiter. Kolejny. No i na filmie będziecie pisać, że o, tylko Jacek łowi ryby. No, kurde. No nie, no dopiero zarzuciłeś na to. No tak, tak. Ja miałem piękne branie, piękną rybę, tylko Jurek mi zerwał. Dobra. Jest kar. Ładny. O, taki. Mały, ale ładny. Ale życzę, żeby na każdym łowisku takie brały. No. Chodź tu. Ale dzieci by się cieszyły, nie? A no to pewnie. No. Większy niż na wodach związkowych, zdecydowanie. Nie no, o. Na pewno by w pałę by dostał. O chłopie, aż by zadzwoniło. Piękny. No i trochę śmieszne jest to, że kunstwa mnie obudziła i poszła spać. No popatrz. Juruś. Wykituskasz się? Wykituska, ale ty jesteś taki męczący. Ale z czym?
Ujdź się siko. Ja jestem męczący? Ja tak. Coś zrobiłem. Jedno odpadło, że nie śpimy razem i nie chrapiesz. I się mogłem tego. Ale drugie, jak już wstaniesz, jak tu pielgrzymki... Ale kto pierwszy wstał? Jakie pielgrzymki tu urządzasz? No człowieku, no ja ci opiec powiedziałem ci, że msza jest o 8:00. Ale kto mnie obudził? Nie wiem. A nie wiesz? Ja na pewno nie. Aha. Mnie nie było przecież. Aha. Ojejku. Kurde. Się zakrztusiłem. No i proszę. Ja powiem tak, bo się śmiejecie. O, że Lucio nic nie łowi, nic nie łowi. Jak są ryby, to Lucio łowi. Tyle wam powiem. Tak samo łowię jak wszędzie. No nie jest to kolos, powiem wam, ale coś ciągnę. Coś nie coś potrafię. Tylko nieposionym, nieposionym. O, pa, jak bije. Podbirok tu możesz. Gdzie? Dobra. Karp, ale pełnołuski. Karp czy karaś? Karp. Ale to podbirok trzeba. Come on baby, light my fire. Chodź, baby. Come on. A, pięknie. Chodź. Ma się ten kurz wyświeczony, widzisz? Jedną ręką operujemy wędką. Proszę. Zaprowadzamy rybę. Ale trochę waży, powiem ci, bo tak to nie coś potrafi. Jest. A! Siedzi, przyjść nie chce. Przymurowała i stoi. Coś większego? Tego nic. No to wracamy do bohatera dnia porannego. Czyli co? Kto jest największym łowcą ryb dziś? Lucio, ty. Ja miałem większego karpia. Gówno nikt nie widział. Dobra. Nie liczy się. No jest i Lucio widzicie też łowi, także spoko. Jest dopiero po godzinie 8, żebyście mieli też świadomość tego. O 9 zacznie się nagranie. Czy chłopaki przyjadą o 9 z ekipy, z którą nagrywamy? Pozdrawiamy, Inbor Media. Także ja chwilę będę wyłączony wtedy, ale tak mówię, jesteśmy jeszcze dzisiaj cały dzień, jutro, więc będę... O, patrzcie, kolejna ryba. Mam nadzieję, że i tak was ukontentuję tymi rybami, przynajmniej co ich nie ma. No bierze jedna za drugą, więc spodziewajcie się naprawdę na jesieni, no grubego odcinka, nie? Bo od tej pory właściwie to już wszystkie większe takie sztuki będą szły dla Polsatu. O! 3 razy, Marcinek, nie? 3 razy. Mówiłem, kto rano wstaje, temu pan karpie daje. Wszystko w temacie. Ale jaja, patrzcie, 2 brania na raz. A ty ja też masz? No proszę, 3. Triplet. Już w brzegu. Kto ma najgrubsze? Ale widzisz, mówiłem, Marcin? Mówiłem? No. Romek złamał szczytówkę, odbudował się. Ej, miałem takie branie, że nawet z klipa nie zdążyłem odklipować. U Marcina jeszcze siedzi, kolejna ryba. No proszę, patrzcie tu przez krzaki. Masakra. Ludzie, czemu nasze wody tak nie wyglądają, no? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Ja ci mogę prosto wytłumaczyć, bo nie mają takiego menedżera, jak tutaj. No dokładnie, nieodpowiednia osoba na nieodpowiednim miejscu. Nieudacznicy życiowi obejmują funkcje, które powinny spiastować osoby, które powinny się po prostu zarybiać. I robić tak, jak chcą wędkarze, którzy są na rybach, a nie, że prezesem jest osoba, która nie łowi ryb, nie? No. Ewenement w ogóle. A na mistrzostwach jadą osoby, które wędki, kurde, nie trzymają. A, właśnie, chciałem wam coś powiedzieć, coś ciekawego. To jest parodia. Może... Kadra jest powołana na mistrzostwa spławika i czołówka nie jedzie.
Tylko ja jakieś kurwa oszołomy, poczekaj, kurde. Jak musimy Gromek wytłumaczyć, bo ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi, ci co w tym nie siedzą. To... Powołana jest kadra teraz na Mistrzostwa Świata w Sławiku, nie? To jest Polski Związek. Tak, tak. No i oczywiście czołówka nie jedzie, nie? Tylko kolesie. Ale jaka czołówka? No czołówka z Grand Prix, nie? Powiedzmy, z kadry w ogóle. Kadra jest powoływana i ci, co są powołani, nie jadą z pierwszego fotela, tylko jadą kolesie, nie? A kto to powołuje, tą kadrę? A kadrę powołuje trener kadry. Trenera powołuje Polski Związek Wędkarski. Okej. Okay. I trener po prostu może powołać kogo chce, tak? Tak, dokładnie. I on powołał osoby z firmy, która jest sponsorem, sponsorem, tak? Sponsorem, dokładnie. Zamiast osoby, które odnoszą sukcesy, także... Parodia. Business is business, słuchajcie. Polski Związek Wędkarski to jest parodia, kurwa. Ja tylko chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Zastanówcie się naprawdę, poważnie. Dobra, Romek ma takiego karpia, bo to poważny temat poruszyliśmy. Dla kogo jest Polski Związek Wędkarski? Czy to jest dla wędkarzy naprawdę, czy to jest firma, która zarabia pieniążki? Tak. Uwaga. W takim kulminacyjnym momencie poruszamy tak ważne tematy, no. Patrz, jaki piękny sazan. No, jest. Brawo, kurde, jaca. Ja lubię sazany. Ale będzie skwierczał. Arek, możemy go nagrillować? Pewnie. ale ten Arek jest kochany, nie? Nie. Żartuję oczywiście. Opa. Nawet bym nie śmiał. Ale przepiękna ryba po prostu. Przepiękna. No ten już taki... Patrzcie, tu kolejna... Wigilijny. Jejku, czemu tak nie ma normalnie na wszystkich łowiskach, nie? Ja tylko z dzieciakami bym po prostu chciał pojechać, żeby sobie tak połowiły. Już masz? Tego też nie ma, bo gumy w lince wszystko wpierdolą. A to też swoją drogą, nie? No. Wiesz co, ale takie osoby, właśnie takie osoby powinny być wykluczone ze związku, nie? Nie ktoś, kto mówi, jak powinno być, tylko osoba, która tą rybę po prostu przerabia w mięso, nie? Okręć no sierac, który ma teraz od tego roku nowego no killa. Oczywiście uważaj, bo nikt nie zarybi, bo myślą, że kaczki zarybią, nie? Aha. Są takie karasie i czekają, może coś im się tam wytkluje samo. Ale piękny. No, okej. Parodia. Jest. Ja co to przychodzi? Czekaj, Romuś, wypuścicie razem. Ja biorę. Zobaczcie, i tym sposobem trzy karpie w siatce, jak widzieliście na ujęciu, ale nie są karpie przetrzymane, tylko po prostu wzięły trzy naraz. I do tego was zachęcam, żebyście tak robili. I teraz, to jest właśnie teraz ten moment, kiedy zrobimy zdjęcie z trzema karpiami. Dobra. No, dobra. Dobra, sorry, nie męczymy. Dziękuję. Dobra. Trzy do wody, czy do siatki, do siatki. A dobra, to niech wypuści. Jacek, dawaj. Nie wytrzymaliśmy. Mieliśmy nagrywać na telewizji, ale tacy jesteśmy głodni, że musimy zjeść. Było nas sześciu, w każdym z nas dwa jajeczka. Z 12 jajek. 12. Łok, powiem, naprawdę wam polecam, jak idziecie na ryby, kupcie sobie coś takiego. Ja to na Allegro kupiłem, za tam stówkę zapłaciłem, niecałą nawet. Patrzcie, ten garnek się do wszystkiego po prostu nadaje. Dobra, soli trzeba dodać. Mistrz jajecznic. Ja to, a, to Marcina Sur. Może nie mistrz, ale co nie coś potrafię. Raz, dwa, trzy chyba wystarczą, nie? No, trzy, i osa, tak. Soli. I ta osa. No, osy nam nie przeszkadzają. Dobra. O. Cieścina. No patrz, no mistrzostwo świata po prostu. No i plan jest taki, że nie będziemy brudzić żadnych talerzyków, sztućców, tylko to będziemy na kanapki nakładać i sobie takie kanapki. Albo z michy. Jak albo z dawnych czasów. No. Wspólnota. Tak, wspólnota. Ale się ładnie ścinę. A tam Marcin ciągnie. Biorą rybkę. Jedna za drugą, to mi się trochę zaczęło. Idę. Możesz nagrać ich, no. No. Ale są wariaty. Chłopaki, chodźcie na jeszcze. Tak to z wędką robię. Jacek Gromek. O, to może być coś większego. Nie jest duży, ale waleczki. Chcesz iść? No. No, walczy. Walczy.
No i jest. Proszę, oto moja rocznica. Tak wygląda. Romek od niej poceni. Będzie? No i tak jemy. Na kromeczkach. Na kwit. A? Smacznego. A ryby oczywiście w tle non stop, jedna za drugą. I jadą z roli. Będzie? Mm. Patrz jaki odjazd. U mnie na wędce. Tam jest trąbienie, bo sklep obwoźny jedzie. Proszę, kuncwa na moją wędkę ma. Siedź. Idę, wydle. Bo to moje. Proszę, nagraj, bo później widzowie będą mówić, że ja nic nie łowię, tak? Co puściłeś? Możesz nie nagrywać, koniec. Kurde, bo to jest właśnie takie coś. Jak chce się nagrać, to koniec. Jak mi podałeś, to zluzowałeś po prostu. No, bo ty tylko wziąłeś. Przynęty nie ma. Chłopaki przyjechali. O, pokażę wam sprawcę zamieszania, proszę. Rafał. Dzień dobry. Dzień dobry, czekaj, to ja wstanę. A to nie już wstał. Brzuch wciągnę, rozumiesz, bo jestem na... To jest pierwszy dzień odchudzania. Na keto. A to pierwsze tak, można tak. Odsunąć. No słuchajcie, będą fajne zdjęcia. Lepsze niż to, co tam na YouTubie Lucio zarzuca, bo to w ogóle jakaś tam żenada, wiecie, to w ogóle. Więc, ale no, przywiązał się jak chłop do roli, ale jakoś tak pomału pracujemy nad nim. Także oglądajcie, jedziemy na ryby, na Polsacie, będzie naprawdę fajnie. To jest gęba, on zrobił ładne zdjęcia. Gębuś, chodź. O, tego tak, już znamy z poprzednich tych. Tak, ja robię te ładne zdjęcia, wszystkie piękne ujęcia. Jeżeli są mogę powrócić z pytaniem, czemu kurde ta gęba, bo stary dalej tego nie kumam. No wystarczy popatrzeć. Nie, no teraz po światło to jest też, ale... Jakby to nazywacie? Ulaniec, tak? Ulaniec, ale z bebzonem, on nie ma bebzona. Ja, on nie ma bebzona. Nie ma. On jest królem bebzona. Nie jest tylko nadciągnięty, rozumiesz? Ja też jestem na pince. Ja też na pince, ale ile można? No i teraz ten dzień będzie taki poszatkowany trochę, to zrozumcie, ale... Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Co? No tak, ostatnio. No nie było ryb, nie było ryb. No jak mamy ryb, jak przyjechała ekipa, musieliśmy nagrywać i nagrywać, biegać, kurde, w lewo, prawo. No teraz będą ryby, nie? Także nie miejcie pretensji, jak nie będzie ryb, nie? Bardzo to wymowne i mądre, co powiedziałeś. No tak. Romuś, ja ci powiem tak. Dlaczego kłamiesz? Dlaczego ty kłamiesz, słuchaj? Jak my przyjeżdżamy, mówimy, łowcie ryby. A ty mówisz, przecież my tu ściemę robimy, słuchaj, nagrywamy bzdury w ogóle, wiesz, nie? Ja mówię, łowcie ryby i oni nie łowią. Proszę, Romuś, pokaż mi, jak się łowi ryby. Ja chcę zrobić program, jak ty łowisz ryby. Zaraz pójdziemy. No i tak to właśnie jest. O, zaraz pójdziemy, zaraz coś tam. Ściema, ściema. Nie wierzcie im. Czy coś tam? Nie. No to ty biegniesz i krzyczysz, że jestem zapisem. Nie, w ogóle. Nie, dobra, to ty biegniesz i mówisz. Gadam głupoty, dobra? O. Dobra. Proszę. Nie słuchajcie mnie, gadam głupoty, nie słuchajcie mnie, gadam głupoty. No, dobra, proszę. No. Akcja. Z bieganiem, nie? Jak to było? Ćwiczę. Zakład? Zakład. Ja wygram. Nie, jeżeli ja wygram, to ty biegniesz. Nie, jak Robek złowi coś na żelkę, to ty biegniesz do kołowiska. Tak, ale bierzesz miecz, hełm i biegniesz z okrzykiem na ustach Roman Wielki, Roman Wielki. Dobra, ale jak ty przegrasz, a ja wygram, no, to ty biegniesz do kołowiska. Z czym? Okrzykiem. Jakim? Gadam głupoty! Dobra, panowie, ja... Poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Roman, a kiedy ty wygrasz? Ja wygram, jak ty nie złowisz na żelkę. Dobra? To jeszcze musisz paść, proszę. A kiedy ty wygrasz? Na żelkę. Aha. A jak ty złowisz na parówkę? Ja wygram. Jaką parówkę? A jak nie złowię? Na parówkę, ja na żelkę. A jak nie złowię na parówkę? No. To ja wygram. Nie, to ty przegrasz. A to ja na co mam mówić? Ty? Ty jesteś żartnikiem. Aha, dobra. Bo Romek powiedział, że na żelka te włosy, a ja powiedziałem dobra. Aha. Zakład skomplikowany, no ale czyli... ręce sobie podajcie. Czyli żelka. Zakład przyjęty. Uwaga, ja przecinam. Jakby nie było. Godzina. Szable w dłoń. Idę po ostrzeg. Ale na szkocznego żelka nigdy nie ma. Krótko na temat, dobra? Czekaj, gdzie najpierw ja powiem. Tak. Proszę, 3, 2, 2, 1, akcja. Ja sobie założę lepiej ten podajnik, żeby cokolwiek złowić, a oni niech się tam bawią. Będziemy łowić. No idź, Rafał, idź, łowić. Idź po wędkę. Idź.
Poczekaj, poczekaj, jeszcze raz. Roman, idź, Roman, powiedz, idę po wędkę. I zaraz tu przychodzę i ci pokażę. Proszę. A ty się wtedy obracasz i mówisz. Proszę, akcja. Dobra, idź. Idę po wędkę. Niech idzie. Dzień dobry. Na gnioto, na makaron, na paruszkę, jedna wielka, chemia, tutaj, woda polska. Nawet będę serwował. Uwaga, kolejna ryba. W międzyczasie. O, jaki ładny! Co? Cicho. Cicho? Nie zapeszać? No metrówka. Metróweczka będzie. Ale wenda jak pracuje. Jak chciał, to nie widzę. Patrzcie. Patrzcie, się z kijem. No tak. Petarda. Uważaj, hamulec masz ustawiony? Tak, ja. Tak, ale. Raz gra, raz nie gra. Aha, ja no. Myślę, że to zdjęcie chyba zrobimy. Jacek, nie wiem, czy on nie jest większy od tego twojego wczorajszego. Nie? Nie. To a to nie robimy, tak? Nie, to żartuję. Ładny. Starlet. No, to jest głów. Nie słuchaj tego. Nagrać. Cicho, Romek. No. Dobra jest, uwaga. O kurde, hamulec. No to on bo... tak walczy? Nie. Poluzował za mocno. Popatrz się, popatrz, popatrz się na kij. No, jest, 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 byk. Nic mu nie mów, bo później pójdzie na ciebie, nie? Dokładnie. Ja wiem, że Marcin daje z siebie wszystko. Nie no, jest kurde, ona ma metr, ponad metr ma ta ryba. Patrzcie widzowie, chcieliście ryby? Proszę bardzo. Tam w tle słychać Jurka. To zobaczycie na Polsacie, co on robił w międzyczasie. Roman Wielki krzyczy, także nie wiem, czy to się nagrywa. Tam dron go nagrywa, o. Tam wisi. Romek, z czego ty się taki ikrasz? Jest. Dobra. Później zaraz wam powiem, z czego Romek się taki ikra. Piękny jest, zdjęcie robimy. Beautiful. Patrzcie, co Jurek robi. Ale to już mówię, to już zobaczycie szczegóły, o co chodzi gdzie indziej. Gdzieś tam dron leci i go śledzi. Piękny eszot. Ale czego ty się tak śmiejesz? No bo nagrywamy dla Polsatu, ludziom przy Eterbie. Łukasz, o Jezus, Jurek przegrał zakład. I biegnie i krzyczy Roman Wielki. Z mieczem i hełmem. Także naprawdę ja się ze śmiechu nie mogę powstrzymać, jak słyszę, jak on krzyczy, biegnie. Jurek ma rybkę. O dziwo. Czekaj, jest? Nie ma jednak. Nie ma? Puści. No moją splątałeś. Jaka łuska. Nie, dobra. Nagrywamy dalej z chłopakami do telewizji, także tutaj mówię, takie dzisiaj sceny będą trochę poszatkowane. Nie martwcie się. O, proszę. Ale to możemy nagrać. Jurek teraz wyciągnął jakiś spławik. Pellet Wagler. Aha, no. Prestona. Tak. No fajne, dziękuję. A tu Jurek wyciągnął. Ale on nie chce. O. Dał mi, także bardzo mu podziękowałem. I teraz muszę się doszkolić z pellet Waglera, jak to w ogóle łowić, co to jest i o co to chodzi. Ja wiem, to ci powiem. Dobra, to będziemy łowić. Dobra. Są rycerze, chudzi i grubi, różni są. No. Dobra, gramy coś, gramy co? Złowimy coś czy nie złowimy? No jak? Jak tam ludzie? Proste. Tak? Zawsze. Nie, nie, powiem wam tak. Super ekipa, fantastyczna, świetnie gotują, w ogóle nie piją. Normalnie idealni są. Oj, skłamałem! Nie wiem, dla mnie to jest trochę głupie, że tą prawą możemy. Umrę. Jeździć dla muru? Naprawdę, to jest... Ja powiem, że kiwający prawo, że to nie jest. Jakbyś zobaczył, jak amur wciąga na prawę z brzegu... U mnie będzie cmokał. Cmokał? Na niedzielku. No powiem tak. Ja zostałem na brzegu. Dosyć komentarzy. Romuś, kochamy cię, ale naprawdę następnym razem zastanów się, bo my naprawdę jesteśmy skoncentrowani na wyniki. Przyjechała do nas Gosia. Siema. Siema. Gosia ma swoich już fanów u nas też na kanale, bo u nas ustawia do pionu, tak? Może o to mu chodziło. Dokładnie. No. Podpinamy. Będzie następny łowca. A co chcecie grać? Nie, no, będziemy tu grać, to mówię, żeby nie krzykały i tak dalej, nie? No i co, nagrywamy dalej, nie? Będzie długo jeszcze?
co długo? Słuchaj, ważne, żeby było przyjemnie. Ja nie będę, ja sobie będę. Konserwa czy ja? Będzie ktoś to kończył? Nie. Wyrzuć. Zrobimy tak. Marcin, ty tutaj łowisz z Luciem i z Romanem. Zobacz, poszła ekipa, gdzie oni poszli? Trzeba pomyśleć, jak droga pójdzie. Słuchaj, wystraszyli się ciebie. Wystraszyli się. Łapy! Gosia za bardzo krzyczy. Ja nie mam czasu. Marcin, pomóc ci? Nie, spokojnie poradzę. Możemy nie przeszkadzać. Dobra, mamy? No. I na dzisiaj koniec zdjęć. Co jest kierowcą? Powoli będziemy się rozpinać. Jak coś, to też może ktoś odwiedzić. Mogę się was zawiedzieć. Jesteś super. Ja was zawiedzę. Gosia was odwiedzi. Jesteś super. Słyszysz? I taki jest. Już przeciep pojechałam. A Jacek jeszcze popłynął. Z lewej strony, mój podajnik jest. Z Romeczkiem. Teraz nie nagrywasz. No będzie forfiter. No. Tu podwierak masz. No będzie. Skończyło się nagrywanie do Polsatu, a tu proszę. Łowca punktuje. Można? Kurde, albo karp, raczej karp. I jeszcze raz napiszcie mi w komentarzach, że Lucio nie umie łowić. Jeszcze raz. O, dziękuję, Ruf. Dziękuję. Chyba karp. Karp. O. O. Jest bez tyja. Sprawdza się zasada, gdzie jest ryba, to można łowić. Tak. O kurde, o panie. Ładny? No, to może być rekord. Nie. Ale ładny. Ale tego wyjazdu to może być faktycznie rekord. Chyba nie. Nie bądź taki skromny. Uwierz w siebie. No ja ci mówię. Tak? Tak. Aż tak? Tak. Nie. No. O. Jest. O, jest taki ciężki. No ja ci mówiłem. O kurde. O, panie. Pięknie. Brawo, Jurek. Róbmy tak dalej. Tak. Ale jak z Cebra, skończyliśmy nagrania dzisiaj, jeżeli chodzi o Polsat. Składamy mniej więcej tutaj mandżur, że tak powiem, bo jest masakra. No i chyba co, widzimy się jutro rano, no bo to dzisiaj już nic z tego nie będzie, tak mi się wydaje. Chyba, że się pogoda poprawi. Także spokojnie. O Jezu, czemu tak leje? A w ogóle nie zapowiadali, że miało lać, nie? Nie wiem, co się stało. Życie. Jedziemy dalej. No siemano, niedziela, ostatni dzień, dochodzi już godzina 14, powoli kończymy nagrywać z chłopakami. Teraz tam nagrywają Jacka. Jurka wywieźliśmy na wyspę. Zobaczcie, taki widok się rzadko zdarza. Makarę, ale szczegóły to zobaczycie na Polsacie, dlaczego i co się stało. No i tak, powoli będziemy zbliżać się do końca. Ja dzisiaj nie nagrywałem praktycznie nic, bo tak latamy od rana, że nie miałem możliwości. Ale pierwszy dzień się dużo nagrało tych ryb, to myślę, że będziecie zadowoleni. Oglądacie sobie, a inny materiał z kolei zobaczycie w telewizji, także się nie zdublują i jest w pożądalu. Jakby trwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach, a jak nowy film, jak zwykle, w każdy piątek o 19, bo weekend zaczyna się w piątkę, 19 na kanale Łowcy. No i co? Ostatni raz, Głowicka wysepka. Ryby, ła! Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.